I czy będzie legenda? Będzie! Dziękuję wam bardzo! Siemaneczko, ja jestem Manajka, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. No i jak sami widzicie, dzisiaj jest specyficzny dzień. Ja nieogolony, w czapce i wyglądam dość zaspanego. A to wszystko dlatego, że ostatnie dni były dla mnie dość ciężkie. Czułem się bardzo źle, ale mówię, w końcu mogę dla was coś nagrać, więc nagram. No i teraz tutaj jestem. Dzisiaj poza tym, że upenik uwidza na jego dwóch kontach, więc sporo fajnych skrzyniek tam będzie, do tego zabawimy się w nowe rzeczy, które dodali do Clash Royale. A jest to Gold Rush, czyli musimy zabrać 4,5 tysiąca golda w grach, ale jest oczywiście zboostowany gold. Do tego pojawią się nowe specjalne boosty. Raczej nie będę się tym bawił, chociaż może jednego na poczet odcinka kupię. Tutaj pojawiła się legendarka, której jeszcze nie mam. Jak widzicie, pieniędzy ostatnio mi nie brakuje. Troszeczkę szkoda mi wydawać 40 tysięcy na Ice Wizard, bo nie wiem, czy będę nim grał, prawdopodobnie nie, ale myślę, że jako nie mam tej legendy, to powinienem ją kupić. Do tego otworzymy mojego clan chesta i postaramy się zrobić z tego Gold Rusha. Mam nadzieję, że wam się spodoba taki odcineczek. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. A mówiąc o łapkach, pod ostatnim odcinkiem dostaliście ponad 5 tysięcy łapek. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie. Myślę, że tutaj spokojnie te 5500 dobijemy, więc teraz do dzieła, a my zaczynajmy. Jesteśmy już na pierwszym koncie Antka, to jest chyba jego główne konto, więc Antek, pozdrawiam cię. Poprosił też, żebym pozdrowił jego klan, czyli Polska Liga XD. Do tego Adiśka, Kucyka i Miłosza. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Zostawcie dla Antka serduszko w komentarzach, lajka pod filmem. A tutaj do otwarcia jest Giant Chest, Legendary Chest i dwa Magical Chesty. A na drugim jego koncie jest Super Magical Chest, Giant Chest i Epic Chest. Więc jak widzicie, naprawdę skrzynek dzisiaj będzie sporo. Zacznijmy od najsłabszej skrzynki, czyli Giant Chesta. 800 golda, całkiem spoko, Battle Ram, okej, okay. Golem, epic, bardzo fajnie, ja bym się ultra cieszył, do tego milionowa horda, 212, też super karta, niestety legendy nie będzie, ale będzie tam Bomb Tower razy 49, no, średniawka. Dobra, wracamy na moje konto, otwórzmy sobie oczywiście Silver Cześcikiem, tutaj 65 golda, Giant i Royal Giant, a tutaj w drugim będzie, ile? 74 golda, do tego Bomb Tower i Fire Spiritki, okej, okay, a w Golden Czeście będzie 169 golda, do tego kanonek, do tego wizard, do tego archerki i balun. Całkiem nieźle. Jakby się tutaj lecę po tego super magical chesta, niedużo już w sumie zostało. Myślę, że spokojnie kiedyś tam to idę. Otwórzmy sobie clan chesta mojego i zobaczmy, co z niego wypadnie. Tak jak mówiłem, bardzo dawno nie miałem legendy z clan chesta i w sumie wątpię, że to się tutaj zmieni. 1600 golda, bacy, do tego milionowa horda raz 25, spoko. Kanonki, może być, spear goblinki, może być, mortar i pytanie. Oczywiście legendy nie będzie, będzie heal i do tego szkieletonowa armia razy 3. Tragedia. Oczywiście, jak co tydzień pokazuję najaktywniejszych w koronkach. Ja tutaj niestety nie było mnie przez kilka dni aktywnego w internecie totalnie. Wbiłem tylko tam koło, nie wiem, 18 czy tam ileś koronek. Nie najlepiej, nie najgorzej, ale Krzysztofek wbił 106, gratuluję. Dawid YouTube wbił 93, Kaktus wbił 92. No i reszta, Danielo, Blaster, Ultron, Michał wbiło też całkiem przyzwoicie, więc dzięki wszystkim serdecznie. No i co? Mam nadzieję, że dobrze wam w tym klanie. A my zacznijmy grać arenki. Jestem ciekaw, ile aren mi zajmie tutaj, żeby wygrać to wszystko. Wiem, że w weekend, wieczorem grają naprawdę dobrzy gracze. Mam nadzieję, że nie spadnę za dużo. Spróbujmy. Okej, okay, jak zawsze gram z 10 poziomem. Nie podoba mi się to bardzo, ale no spoko. Tutaj jeszcze mnie głowa strasznie boli, jak nagrywam, ale myślę, że dam radę. Coś się zacięło, bo nie ładuje się mana, co jest grane. Dobra, na szczęście poprzedniej gry mi nie zaliczyło. Mam nadzieję, że teraz nie będzie już problemów. Z tego co widzę, jest całkiem spoko. Gramy znowu z 10 poziomem. Nienawidzę tego, ja praktycznie nigdy nie trafiam na 9 poziomy. Tylko 10. Ja rozumiem, że na tej arenie pewnie już wszyscy mają te 10 poziomy i to jest całkiem normalna rzecz, ale trochę mi się to nie podoba. Nie będę narzekał. Znaczy, będę narzekał, nie podoba mi się to. Okej, Dex Inferno Dragonem. Nie lubię tego deku zbytnio, bo no jest całkiem niezłą kontrą na ten tutaj mój deczek. No i tutaj też po raz kolejny to udowadniamy, że to jest faktycznie całkiem niezły. Oj, bez sensu te strzałki moim zdaniem chyba rzuciłem. Coś mi się tak wydaje. Nawet na pewno bez sensu to zrobiłem. Dobra, było kilka błędów, ale tutaj no nie. 6 many za 6 many, w sumie nie najgorzej. Ale tak czy siak na razie wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężka gra. Nie wiem, czy z taką moją formą intelektualną obecną poradzę sobie z tą grą. Dobra, ej, nie wiem, czy to widzieliście. Byłem pewien, że on trafi tą rakietą, więc tak sobie stoję i nawet nic nie mówię. No niestety, stracę swój kolektor. Ale on trafił rakietą tylko i wyłącznie w
w nasz ten, więc wyszło naprawdę całkiem spoko, całkiem przyzwoicie. Leci już teraz bardzo agresywnie w tamtą stronę. I czemu mu się... Ja nie rozumiem czegoś. Czemu... A on rzuca tego rage'a, czy on mu po prostu wypala ten rage? Bo... No to jest dziwne, co tam się dzieje. Sami zresztą widzieliście, że to nie jest normalne. Że ja zabijam smoczka i nagle rage wypada. No tak to nie powinno działać, prawda? Tam zostało już bardzo mało tej wieży, ale uda mi się raczej na pewno zniszczyć. Udało się, to jest wygrana. Dziękuję bardzo serdecznie. Ale to nie przybliża nas do naszego golda, ponieważ żeby dostać golda, potrzebujemy zniszczyć najlepiej 3 wieże. Wtedy stajemy tam chyba 900 golda czy ileś. Średniawka. Lećmy z Magical Chestem. Łantka, 1100 golda. Dziękuję, Batsy, może być Knight. Jak najbardziej tak, zwłaszcza, że on nim gra. Goblin Gang, też świetna karta. Do tego Tesla, może być. Do tego Inferno Tower, myślę, że jak najbardziej spoko. Flying Machine i niestety legendy nie będzie, ale będzie Epic Poison razy 4. Ulepszał, więc myślę, że jak najbardziej spoko. Kolejny Magical Chest, Łantka. Jantek prosił, żebym na tym jego głównym koncie z Magical Chesta trafił chociaż jedną legendę z tych dwóch, które były. I tutaj jest duża szansa na to, czy nie. 1100 golda, minionowa horda, Tesla. Dobrze, do tego Zap może być. Do tego Fire Spirit, na razie same komony, więc dobrze, wróży. Muszkieterka i teraz pytanie, czy będzie, czy nie będzie. Aaaa! Sorry, Antek, naprawdę starałem się, ale to nie jest ode mnie zależne, przecież wszyscy o tym wiedzą. Battle Ram, a do tego Giant Skeleton, średniawka. Okej, okay, jest 9 level, tego się nie spodziewałem, ale naprawdę chciałbym wygrać 3 tutaj pucharkami, 3 koronkami, no i zobaczymy, czy tym razem uda nam się to zrobić. Dobra, niestety mamy Sparkiego i to drugi poziom Sparkiego. O, no czy jak nie zdążyłem, przecież zdążyłem. Każdy widział, że zdążyłem tam zaatakować. Niestety nie mam czym dobić tego Sparkiego, więc to raczej nie będzie zbyt kolorowy atak, ale spoko, coś tam się udało. Zniszczyliśmy wieżę pierwszą, bo pierwszą nie będę tego ataku kontynuował. Wolę sobie chyba jednak nazbierać eliksiru i się obronić. To i tak nie przybliża mnie do zrobienia tego Gold Rusha. Ale tak czy siak jest spoko. W ogóle najważniejsze, nie wiem czy zauważyliście, że bardzo, bardzo, ale to bardzo pozmieniało się, jeżeli chodzi o same tutaj... Ojoj, ten skok tak średnio tutaj nam wyszedł. Jeżeli chodzi o same wieże. Są wszystkie złote, to takie ultra złote. No tutaj niestety chyba tą wieżę stracimy. Tak, straciliśmy i to tak niefortunnie, fajnie ją straciliśmy. Tak wręcz powiedziałbym, słabo ją straciliśmy. Ale chyba zrobię ten atak, nie wiem. To może być głupota. Ale chcę podjąć tą głupotę. Nie, nie udało się, niestety. Ten Sparki trafił, ale tak czy siak, zobaczcie, mamy jeszcze całego prawie golema tam. Jakby tam zaatakować tak dość poważniej, to może byśmy coś tam jeszcze zrobili. Co wy na to? Lecimy, wszystko tam wpakowujemy. Jeszcze Lightninga tam zaraz strzelę. Takiego, dobra, mamy to, chyba mamy to. Tak mi się wydaje, tak jest. Udało się, całkiem sporo golda, całkiem fajna gierka, kolejna gra wygrana, jak najbardziej jestem zadowolony. No i Legendary Chest, Łantka, bardzo chciałby Electro Wizarda i tego mu życzę, a jest Lock. Lock też nie jest złą kartą, ma już ją na drugim levelu, więc troszeczkę jeszcze zajmie mu wbicie na trzeci, ale tak czy siak nie najgorzej. Dobra, lecimy z kolejną grą, być może ostatnią, w sumie pomyślałem sobie, że... Tak naprawdę, kogo to obchodzi, czy ja zrobię tego chesta, czy nie zrobię? Raczej wiadomo, że zrobię, nie ma co się tutaj przejmować. Okej, okay, całkiem spoko Lightning. Bałem się, że dostanie tutaj moja wieża, znaczy chciałem, żeby dostała, jednak nie dostała. No i tutaj pojawia się już małe pytanie. Na razie jesteśmy za 0. Ja straciłem jego 3 many swoimi 3 manymi. On stracił też 3 many na moje 3 many. Znaczy 6 many na moje 6 many. Tylko przy okazji obił mi troszeczkę wieżę. No... Będzie ciężko, ale zobaczymy. Z tym deckiem będzie nam bardzo ciężko wygrać. Ten deck jest znany z tego, że dość dobrze kontruje mój deck, ponieważ ma Electro Wizarda, który no, zatrzymuje tak naprawdę moje jednostki w miejscu, który ma też inne fajne jednostki. No i to wydaje mi się będzie decydujące, jeżeli mowa o wygranym i przegranym tego meczu. No tak, no nawet tego ataku nie mogę zatrzymać tak naprawdę. No co ja tutaj zrobię? No mogłem strzałki rzucić, żeby szybciej to zabić. Mogłem, ale no raczej tą grę spisujemy na straty. Tak jak myślałem, tak też się stało. Tej gry nie wspominam za dobrze. No i tak jak mówiłem, drugie konto Antka, to jest Super Magical Chest, Giant Chest i Epic Chest. Zacznijmy od Epic Chesta, a tutaj Egze, odblokowany, myślę, że będzie bardzo szczęśliwy. Do tego Golem, drugi raz czy razy jeden, nie wiem. Ma niby jedną tylko taką, a czemu nie jest unlocked, nie mam pojęcia. Do tego jest tutaj Prince,
Aha, bo już miał chyba, bo pierwsza karta odblokowuje po prostu, jest 0, tak jest. Giant chest u Antka, tutaj 670 golda, bomber do tego, Rage może być do tego Royal Giant i na koniec Goblin Hut. Prince razy 5 i do tego Freeze razy 13, średniawka. 10 poziom, jesteśmy przyzwyczajeni, ale zagramy jeszcze jedną gierkę, czemu nie? Bawię się całkiem spoko, więc to jest chyba najważniejsze. Fajnie tak wrócić do nagrywania, naprawdę nie nagrywałem od poniedziałku. Dzisiaj jak to nagrywam jest sobota, więc naprawdę całkiem sporo czasu nie nagrywałem. Tutaj już chyba troszeczkę sobie przegrałem grę, ponieważ poszedłem golemem tam. On w tym czasie wyszedł z dość takim sporym i aktywnym atakiem. Okej, dobrze, że ten mój wysokolevelowy kolega tam zaatakował. To naprawdę ułatwiło troszeczkę sprawę. Więc teraz mogę bardziej zaatakować w tą stronę. I chyba to też zrobię. Potem użyję tam lightninga na te dwie rzeczy, czy tam nawet trzy rzeczy. Myślę, że to będzie całkiem spoczko. Tylko żeby nie wyszedł ten. Dobra, nie wyszedł. I wyszło naprawdę przyzwoicie. Golema mi rozwalili jakimś cudem i to tak całkiem nieźle go rozwalili. Ale ja wieżę cały czas obijam tym smoczkiem, atakując tamtego kolegę, więc to będzie... Nie, pierwsza wieża raczej to nie będzie. Ale tak czy siak jest... Fajnie, fajnie obita. Tutaj kolektor. Ej, to nawet może być... Nie, nie będzie. Bardzo mało zabraknie, ale spoko. Zostawimy to sobie na potem na jakieś strzałki czy coś w tym stylu. Goblin Gang, żeby zatrzymać tego oto pana. On pewnie nawet się nie spodziewał, że ja tego Goblin Ganga mam. No, to troszeczkę za późno doszło, ale i tak nie najgorzej. Dobra, lecimy z dość poważnym atakiem tutaj, więc ta wieża myślę, że dość łatwo padnie. Ja w tym czasie lecę zniszczyć kolejną, jeżeli mi się to uda. A to mi się uda, więc to są kolejne wieże. I co, lecimy z golemem jeszcze jednym? Nie wiem, już lećmy ze wszystkim tak naprawdę. Chociaż ten golem widać, że nie poszedł aż tak dobrze, jakby mógł pójść. Ale po prostu lećmy z atakami. Wszystko, co mamy, wystawiajmy tutaj jeszcze takim lightningiem zniszczy. Nawet jeżeli on zniszczy mi tą wieżę, to nie ma co się chyba zbytnio martwić, bo ja po prostu chcę pieniążków. A może przez to, że na przykład on mi rozwalił wieżę, to ja dostanę mniej. Nie wiem, zobaczymy ile teraz golda dostanę, bo to w sumie bardzo ważne. Pytanko, jest kolejna wygrana, dzięki, to będzie golda 560, czyli jakby za to, że on mi rozwalił wieżę, chyba ja troszeczkę straciłem. Mogłem tego uniknąć. Ej, a tak w ogóle dostałem Magical Chesta przy okazji, nawet nie zauważyłem. Zbieram ten opening, tam troszeczkę, no gram dość mało, troszeczkę czasami sobie pogram, czasami sobie nie pogram. Potrzebowałem wygrać jeszcze kilka gierek, a już i tak nagrywam to pół godziny, a nie ma zbytnio chyba sensu tego zrobić na przyszły odcinek. Znaczy tak czy siak, zrobię to sobie poza po prostu odcinkami i myślę, że będą wszyscy zadowoleni. Magical Chest u Antka. Poprzednie dwa nie wyszły za dobrze, zobaczymy jak ten wyjdzie. 960 golda, rakieta, muszkieterka do tego, wizard razy 3, spoko. Tombstone, na razie same rerowe karty praktycznie. Tombstone do tego, giant i czy będzie? Nie będzie. No niestety, moje szczęście co do tych kart spadło, ale golem na drugi level może być. I super magical chest. Ostatnia skrzynka, łantka. 5200 golda, myślę, że będzie szczęśliwy. Ice Golem, okej. Battle Ram, może być do tego Elixir Collector, ja bym się bardzo cieszył. Elite Barbarianki, do tego Bowler i czy będzie legenda? Będzie, dziękuję wam bardzo. Prince razy 14. I jaka legenda będzie w tym super magical chestie? Może to Electro Wizard wypadnie? Nie, będzie to Nightwitch. I czy to jego pierwszy Nightwitch? Nie, druga. Będzie mógł na drugi level wbić Nightwitch. Ja byłbym mega szczęśliwy. Chociaż mam już na drugim levelu. Trochę mi brakuje do trzeciego, jeszcze dwóch kart chyba. Ale spoko, dojdę tam. Myślę, że możesz być zadowolony. Więc co dzisiaj w tym odcinku zrobiliśmy? Pograliśmy, ja w końcu coś nagrałem, więc troszeczkę lepiej. Zrobiliśmy opening u widza, super. Pokazałem wam nowości, super. Wygraliśmy całkiem sporo gierek, super. No i jeszcze miałem kupić tą legendę, której nie miałem, a którą chcieć powinienem mieć, tak mi się wydaje, bo zobaczmy jeszcze raz, jakich kart nie mam. To są już same legendy, nie mam jeszcze Ice Wizarda, nie mam jeszcze Minera, nie mam jeszcze Lumberjacka i Mega Knighta. Bo to jeszcze nie wyszło, więc myślę, że warto, kupmy go. Proszę państwa, mamy pierwszego naszego Ice Wizarda. Dzięki wielkie. Tak więc ja na dzisiaj będę już się z wami żegnał. Pamiętajcie oczywiście o G2, gdzie z kodem mano 3% na wszystkie fajne gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. Oczywiście niedługo będzie specjalny odcinek z Gabrysią za te 20 tysięcy łapek, które zostawiliście dzisiaj chyba, albo jutro zostawicie pod ostatnim odcinkiem z Gabi. Zrobiliśmy coś naprawdę specjalnego, więc myślę, że wam się spodoba. Mam też nagrany jeden odcinek jeszcze z Halloween, którego przez chorobę niestety nie zdążyłem wrzucić, ale będzie on mega petardowy, z makijażem i mega openingiem. Myślę, że będziecie, jeśli chcecie tego szybciej po prostu, to te 5500 łapek będę bardzo wdzięczny, ale jeszcze wszystko, trzymajcie się, pa pa!